to taka jedna ze starszych chorób przenoszonych drogą płciową. Może mieć przebieg bezobjawowy, ale też może dawać objawy, które są przede wszystkim widoczne na skórze. I takim pierwszym objawem, który rozwija się zwykle po 3-4 tygodniach od zakażenia, jest owrzodzenie niebolesne, które rozwija się w miejscu, gdzie krętki wniknęły. Ponieważ rzecz się dzieje w czasie kontaktu płciowego, więc umiejscowienie takiego objawu pierwotnego to przede wszystkim dotyczy zewnętrznych narządów płciowych, okolicy odbytu bądź łzowych jamy ustnej. Takie owrzodzenie, jak powiedziałam, nie sprawia dolegliwości i na dodatek samo w ciągu 2-3 tygodni goi się. Więc jeżeli osoba chora nie zgłosi się w tym czasie do lekarza, to może potem mieć poczucie, że sprawa się skończyła, że nie ma już potrzeby szukania pomocy medycznej. Niestety choroba rozwija się dalej i może zajmować różne układy i narządy. Przede wszystkim w pierwszym roku choroby zajmując skórę. I tu pojawiają się różnego rodzaju zmiany na skórze, rozsiane na tułowiu, na kończynach, na twarzy, czasami na podeszwach, na powierzchniach dłoniowych rąk. Te zmiany, które są obecne w przebiegu kiły, zmiany dermatologiczne, nie sprawiają pacjentom dolegliwości, nie swędzą, nie bolą i same ustępują. I tu pojawia się to samo, co w przypadku owrzodzenia pierwotnego. Brak kontaktu z lekarzem powoduje, że choroba postępuje dalej. Często po kilkunastu latach czy kilkudziesięciu taka osoba z niezdiagnozowaną kiłą, która nie jest leczona, może trafić do psychiatry bądź do neurologa właśnie w związku z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego. Także ważne są badania profilaktyczne. Ważne jest to, żeby szczególnie jeżeli zmienia się partnerów seksualnych, sprawdzić, czy coś się nie dzieje, bo na kiłę można chorować bezobjawowo. Możliwość rozpoznania kiły jest również w czasie badań przesiewowych, którym podlegają wszyscy krwiodawcy. Za każdym razem wtedy oddają krew. Też tą chorobę możemy rozpoznać u ciężarnej, kiedy dwa razy w czasie ciąży, na samym jej początku, wtedy kiedy stwierdza się ciążę i potem w 7-8 miesiącu, też kiedy się wykonuje badanie w kierunku kiły. Takie badania chronią przed ryzykiem kiły wrodzonej u dziecka. Choroby przenoszone drogą płciową leczy się dosyć prosto. Jest możliwość wyleczenia nawet jednorazową dawką penicyliny o przedłużonym działaniu, jeżeli pacjent jest na etapie kiły wczesnej.